Proszę zatem o zabranie głosu panią naczelnik, tak? Tak. Wydział promocji? Tak. Boisz się. Pogubiłem. No czekać nie może. No nie mogę. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Nie, proszę państwa, radni również. Więc jeżeli chodzi o przygotowanie do sezonu, to oczywiście Wydział Promocji przygotowuje się od dawna i to się zaczyna już jesienią. Oczywiście robimy to za pośrednictwem Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, mianowicie udział w targach. Jesienne targi w Warszawie i Poznaniu. One już są właściwie takim już zapowiedzią tego, co się będzie działo, prawda, w Giżycku i co będzie latem. Czyli promocja imprez letnich w ogóle pobytów firm. Bardzo duży nacisk kładziemy na informacje, czyli strona internetowa przede wszystkim. Wszelkie informacje są zamieszczane na bieżąco. Również zapowiedzi. Kalendarz imprez, który jest stworzony, jest już on właśnie istnieje już od dawna i jest stary uzupełniana imprezy, które się pojawiają, albo jakieś szczegóły, które się pojawiają. Został wykonany też banner, który znalazł swoje dobre miejsce na placu Grunwaldzkim, prawda? Nareszcie, bo tak mieliśmy zawsze duży kłopot i został wykorzystany to miejsce po takim brzydkim planie miasta, który był upstrzony reklamami, a na koniec już zniszczony przez roboty budowlane. Także to nas bardzo cieszy, bo widzę i mam sygnały, że jednak to jest w dobrym miejscu, ludzie widzą to i tam na tym banerze są zamieszczone takie sztandarowe imprezy, no takie największe. Natomiast jeżeli chodzi o to, co tutaj przygotował Wydział Promocji, jeżeli chodzi o imprezy, więc najbliższą taką naszą imprezą to jest długi weekend związany z obchodami Święta Bożego Ciała, czyli to jest 20 czerwca. Pierwszy koncert, on nie będzie plenerowy, co prawda, ponieważ nie mamy warunków na zorganizowanie tego koncertu w plenerze. A będzie to koncert reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. I ten koncert odbędzie się w COS-ie. To jest koncert nieodpłatny, ponieważ zespół przyjeżdża do nas właśnie nieodpłatnie. Nas tylko kosztuje wynajęcie sali w COS-ie. I tym razem będzie to zarówno będą śpiewać i tańczyć. Także będzie wzbogacony również o pokazy taneczne ten występ. To jest pierwszy. Następna data to jest 6 lipca. Po raz drugi będziemy organizować koncert dla Toskandlem plenerowy w okolicy mostu obrotowego. On już nie będzie na moście obrotowym, w zeszłym roku w wyniku z tego różne tam kłopoty, ale w pobliżu, czyli nie na samym moście, ale na ulicy czy na chodniku. Jeszcze badamy, w którym miejscu to będzie dobre miejsce, natomiast publicznie będziemy chcieli umieścić na moście. Więc znaczy miejsca siedzące oczywiście będzie znacznie więcej. Spodziewamy się większej ilości ludzi, więc tak jak w ubiegłym roku to było, że tam gdzie nas znaleźli miejsce, to tam po prostu stamtąd oglądali. Potem mamy taki ciąg imprez, to jest koncertów właściwie, gdzie zaczyna się 24 koncertem zespołu NA, 20 lipca. 25 będzie koncert zespołu Piersi, a 26 będzie taka impreza plenerowa w ramach kontynuacji, czyli trwałości projektu Święta Trzech Leszczy. Robimy pokaz kulinarny łącznie z konkursem, ale do tego będzie też Radio Olsztyn, sześciogodzinny program na żywo nadawany z Giżycka, z takim miasteczkiem dla dzieci, z różnymi grami interaktywnymi i atrakcjami, konkursami, również w poszukiwanie talentów muzycznych, tanecznych. Tego samego dnia, o czym zapomniał powiedzieć tutaj pan dyrektor, że będzie również impreza organizowana przez panią Jolantę Maksymiów, czyli MOSIR, pracownika MOSIR-u, Święto Rowerów. I to postanowiliśmy wszystko połączyć po to, żeby była taka znacząca impreza, bo już nie będzie koncertu, bo skoro dwa dni przedtem gramy, to tutaj chcemy bardziej skierować imprezę do całych rodzin, żeby to była impreza rekreacyjna. Także tu się spodziewam, że może to być coś takiego miłego dla mieszkańców. Teraz następne, no filmowe Giżycko, czyli wszystkie czwartki w Giżycku, w kino plenerowe w przyporcie Komarina. Mam umowę już podpisaną, wybrane są filmy, że to już jest też sprawa
w toku. Będzie również Giżycki Tydzień Żeglarski, a w tym roku w ramach tego tygodnia żeglarskiego będzie kampania promocyjna Siedmiu Cudów Mazur, no oczywiście regaty pod tą nazwą, ale również działamy porozumieniu z tymi gminami mazurskimi, skrajnych wielkich jezior mazurskich, i robimy taką wspólną kampanię promocyjną. Zajmuje się tym firma warszawska i zaczęło się już na targach Wiatr i Woda, kiedy to bardzo takie było, silna promocja giżycka, czyli był taki, no, prezentacja tego całego tego zamierzenia. Mam taką relację zdjęciową z tego i zresztą dostaję na bieżąco ze wszelkich tych działań, które się odbywają w ramach tej akcji promocyjnej. Teraz w tej chwili w Warszawie trwa kampania outdoorowa i między innymi w Metrze Warszawskim jest reklama projektu. Wydaje mi się, że to jest, bo w ogóle cała ta akcja jest pod hasłem Ekologiczne Mazury, czyli duży nacisk na ekologię, na ochronę jezior, na edukację społeczeństwa w tym zakresie, jak się należy zachowywać na wodzie i tak dalej, i tak dalej. No i tak na koniec to jest jeszcze duża impreza na placu Piłsudskiego. To się nazywa Złote Przeboje na wakacjach. To jest radio Złote Przeboje. I w ramach tego wydarzenia wystąpi zespół Hej i Red Lips. Oczywiście też będzie miasteczko dla dzieci. To będzie sobota 23 sierpnia na zakończenie już tego. Także będą też atrakcje dla dzieci i właśnie koncert, różne stoiska promocyjne, również taki tir gastronomiczny z poczęstunkiem dla publiczności. Tak jak to bywało, podobnie. Tak bywało, to jest taka typowo radiowa, taka impreza. To jest, jeżeli chodzi o imprezy, natomiast jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że promocja, no, staramy się zaistnieć w różnych mediach i udało nam się w tym roku bardzo nadzwyczajnie, mianowicie poranek info, TVP Info, poranek info na żywo z Giżycka, to było w ramach obchodów wejścia Polski do Unii Europejskiej, właśnie zostało Giżycko wybrane na ten poranek i to się odbyło 2 maja. I tego samego dnia też mieliśmy akcję Lato, TVP Olsztyn tutaj, ten program. Także no tutaj próbujemy właśnie przez te różne programy telewizyjne. Teraz mam kontakt z TVN, program gotowania, szukamy właśnie, może tutaj są jakieś propozycje, poszukamy rodzin albo amatorów, kucharzy, którzy zechcieliby wystąpić właśnie w takim programie. Nie wiem, czy Państwo znają ten program, ale właśnie tak pomyślimy w trakcie rozmów. To też jest naturalnie rodzaj promocji dobrej, że wiadomo, że telewizja ma siłę robienia dużo. No słuchaj, nie wiem, co jest, bo to się można ogłosić. No, jeszcze powiem tylko o tym, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że dostaliśmy nagrodę za teledysk Chwytaj w żagle wiatr. Dostaliśmy nagrodę, no też jest to taka dobra promocja, bo to było bardzo duże spotkanie, dużo osób się o tym dowiedziało, to później się ukazuje w mediach, była prasa i tak dalej. Co to za nagroda była? No, dyplom, no po prostu. Dostaliśmy nagrodę za podobał się po prostu, jury wybrało. Ale do kogo? To jest kapituła taka, to jest w tej chwili, nie pamiętam nazwy tej, ale to jest firma, która organizuje takie, to są filmy turystyczne, o tematyce turystycznej, promocyjnej, ale turystycznej. Dobrze, dziękujemy bardzo Pani Naczelnik. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Pani? Praktycznie nie pies sierpnia, tak zrozumiałam. Tak, tak. Co większy interes nie przybliża. No i na początku sierpnia też nie bardzo. No, na początku, ale w sensie koncertów, nie? No, w razie tak, to jeszcze nie wszystko. Chciałabym powiedzieć, że wszystkie weekendy lipca i sierpnia są zajęte, także naprawdę to jest tak, że... Panie Naczelnik, ja mam pytanie dotyczące występu orkiestry i śpiewu, tańca, nie wiem, czy to jeszcze będą wykonywali, dlaczego to na COSie? Dlaczego to miejsce wybraliście, gdzie... Nie otwarty teren, właśnie. Dlaczego nie jest w otwartym terenie, tu w Giżycku? Znaczy, COS też jest, co prawda, w Giżycku, ale to już wymaga
całe wyprawy rodziny i tak dalej. Infrastruktura. Gdzie miałabym to zrobić? Aha. Na pasażu? Tak. Na pasażu. A gdzie się przebiorą artyści? 95 osób. Ale nasza infrastruktura. Jest to absolutnie niemożliwe. Znaczy oni zarzucili sobie taki, oni stawiają... Oni to już zarzucili, tylko czasem dobrać. Ale nie, nie można się podobać. Nie można do przebierania. Ale było na pasażu. Ale było, było, tak. Ale 95 osób, zespół taneczny, który ma, musi tirem biegać, to są dwa tiry, mam taką uwagę, a czy nie można się, nie, przepraszam, mogę, panie przewodniczący? Tak. A czy nie można było, ja nie będę tu nazw wymieniał, wiadomo, są przedsiębiorcy, którzy mają tam powierzchnię, więc można było wykorzystać powierzchnię, to tylko taka uwaga, nie, także to jest bardzo blisko i to jest centrum miasta, nie wiem. Można o tym pomyśleć. Bo często jest tak, może państwo o tym nie wiecie, że za koncertem idzie rajder techniczny, a ten rajder techniczny to niejednokrotnie po prostu są warunki, które musimy spełnić. I jeśli zespół ma 90 osób, wymaga parkietu, wymaga garderów, wymaga określonej ilości przestrzeni... No tak, panie dyrektorze, ja dokładnie o tym samym mówiłem. To po prostu tego nie spełniamy. Nie, nie spełniamy możliwości rajderów. Nie spełniamy warunków technicznych. Tak. Nie, rozmawiałam z kierownikiem tego zespołu i chcieliśmy naprawdę, bo myśleliśmy nawet sobie o twierdzy, no, bo chcieliśmy w plenerze, ale stwierdziliśmy, że absolutnie nie ma warunków, bo jednak to są warunki specjalne, bo co innego orkiestra, to jest ilość, na niech to będzie na 25-30 osób, wchodzą na scenę z instrumentami, mają naszych, grają. Natomiast jasne. Tutaj przecież oni się przebierają, więc tak, to trzeba, tak. I właśnie, no przecież ma zespół taneczny, ma tak, ileś tam par i ileś kolejnych strojów, których muszą zrobić no, zamiany. No miejsca w tak, tym funkcyjnego. Właśnie, wniosek jest prosty. Znowu brakuje, po raz kolejny widzimy, że brakuje nam infrastruktury do tego rodzaju imprez. Docierają, tak? Nie, to jest fajnie, tylko to chodzi o... To nie stanowi żadnej bariery. To chodzi o centrum. Ta uwaga Mirka, mi się wydaje, że chodziło o to, że... Więcej ludzi by było. Właśnie, że pamiętam jeszcze to, co było na pasażu. No to było fajne, więc to było super. Także to dobrze było powtórzyć coś takiego. A racja by tu, kiedy tak jak koleżanka mówi, jest to zespół, który wchodzi na scenę i schodzi. A jeśli mamy tutaj do czynienia z zespołem tanecznym, który ma strój do Poloneza, do Krakowiaka, do... Znaczy, no dyskusję trzeba zamknąć w tej materii, bo jeśli wy twierdzicie, że organizator zarzucił sobie taki a nie innych warunków, no to przecież... Tak, ale to jest dla nas kolejny ważny argument do tego. To nie ronda właśnie, tylko wiesz. Ale po tych doświadczeniach ubiegłorocznych na pasażu wyglądało to rzeczywiście bardzo pięknie, ale były bardzo dużo, były uwagi od przedsiębiorców, którzy, a że to by, myśmy tam, ktoś nie zapytał i tam o pół kroku gdzieś się coś postawiło, czy krzesło. Naprawdę, to jest... Ja do organizacji, a nie do miejsca. Nie do miejsca. Człowiek się uczy, nie? Ciasno, ale jest fajne miejsce. Nie myli się ten, co nic nie robi. To na pewno nie jest na taką... Dobrze, proszę Państwa. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Bo możemy na ten temat mówić dużo. Wiadomo, organizator ma takie, a nie inne ustalenia, tego nie przeskoczymy. Czy coś jeszcze Państwo chcecie spytać o coś Panią Naszemi? Może jeszcze coś nie, więc może teraz... Może Pani właśnie... Ale na razie... Może w trakcie wypowiedzi. To Pani, to Pani. W oparciu o Pani wypowiedź po prostu. No bo tutaj te dwie placówki bardzo ze sobą współpracują. Dobra, to poproszę o wypowiedź Pani.